Cześć, witajcie. Kolejna literka, z którą mieliśmy trochę problemu, prawdę mówiąc. Literka P. Okazało się, że na literę P akurat w świecie komórkowym jakoś strasznego nadmiaru rzeczy, o których nie, no coś by się znalazło, ale znaleźliśmy taką funkcję, która obecnie trochę jest zapomniana, a nawet w czasach, kiedy była popularniejsza, to też nie była powszechnie stosowana. O czym mowa? O pustutok. PTT, znane też jako NIM, czyli naciśnij i mów. Funkcja, która tak naprawdę była przeznaczona dla trochę specyficznego grona odbiorców i zmieniała telefon w krótkofalówkę. No właśnie, bo tak, bo push-to-talk to nie jest coś, co zostało wymyślone przez komórkowców, tylko istniało dużo, dużo wcześniej, w czasach jeszcze radiofonii analogowej, gdzie działało to w ten sposób, że ileś tam urządzeń pracowało na jednym kanale i wszystkie były na nasłuchu, a jak się nacisnęło guziczek, to się nadawało i one pozostałe to odbierały. I tak działają popularne walkie-talkie, że tam jest właśnie guziczek, naciśnij i mów, dokładnie tak jak nazwa. CB Radio, które jeszcze do niedawna w zasadzie funkcjonowało w większości polskich samochodów. Na zachodzie bardzo popularne było na przykład zapytanie w Google, dlaczego polskie auta mają długie anteny. To była dokładnie ta sama zasada działania. Tak, na mikrofonie był guziczek. Puść tok, naciśnij, żeby mówić. Guzik, mówimy, puszczamy guzik, słuchamy. I tak naprawdę PTT w telefonach różni się tylko, jak też nie do końca, ale nośnikiem informacji, znaczy sposobem przesyłu, przesyłu naszego głosu i głosu rozmówcy. Tak, no bo koncepcja była taka, że no jeżeli telefon też jest urządzeniem, powiedzmy, radiowym, tak, no to po co ktoś ma na przykład nosić telefon i oprócz tego walkie-talkie, jeżeli można by to było opękać w jednym urządzeniu, czyli na przykład gdzieś tam jacyś na budowie robotnicy, tak, czy właśnie kierowcy, czy coś magazynie, takiego. Magazynie, że wszelkie takie miejsca, gdzie jest trochę za daleko, żeby krzyczeć. Tak, a używane są powszechnie walkie-talkie i tym podobne sprzęt. No i zostało to wprowadzone, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy pojawił się GPRS, bo push-to-talk w sieciach telefonicznych było realizowane właśnie przy pomocy transmisji danych, czyli takie voice over IP. No i to było reklamowane, ta sobie funkcja istniała, nie u wszystkich operatorów, telefony z dużym hukiem wchodziły, że mamy push-to-talk. Tak, miały dodatkowe klawisze, nierzadko. No tak, no to o to tu chodzi, że tak, właśnie, tak, żeby dodatkowy przycisk. No nie, bo czasem na przykład push to talk włączałeś w menu i używałeś któregoś z przycisków na klawiaturze, na przykład joysticka, ale to zależało tak naprawdę od modelu telefonu od producenta. Najczęściej był to osobny przycisk na boku obudowy i najczęściej to występowało, ale to jakby nie dziwne, biorąc pod uwagę grupę docelową, w tych telefonach o nieco wzmocnionej konstrukcji. No tak, no bo to jest dla jakichś budowlańców, właśnie magazynierów, dla ludzi, którzy używają tego telefonu w czasie pracy i to właśnie pracy na ogół takiej jakiejś mniej lub bardziej fizycznej. Żeby to działało, to trzeba to było załatwić u operatora, czyli tam zgłosić jakąś grupę, która będzie obejmowała to push-to-talk, pewnie jakieś tam pieniądze zapłacić dalej. I sobie to tak działało. Znaczy nie zdobyło to wielkiej popularności. Nawet nie wiem, jaki jest w tej chwili status u operatorów tego push-to-talka, bo oni się nie chwalą. Otrzymują. Tak, właśnie w tej chwili próbowałem poszukać, jak to wygląda, bo nawet próbowałem poszukać cen i powiem szczerze, że na przykład w Play w ogóle nie widać na stronie tej informacji. Fakt, że długo nie szukałem, ale tak na zasadzie wchodzę na stronę i chcę coś znaleźć, no to nie ma tego na wierzchu w każdym razie, więc myślę, że jest to usługa niszowa, może dla biznesu, bo na przykład w Orange'u widać wyraźnie, że to jest dedykowane raczej dla użytkowników korporacyjnych. Wygląda na to, że nasi operatorzy gdzieś to nadal obsługują i nadal to wspierają. Natomiast dla naszej potrzeby to można powiedzieć, że operator w tym momencie nam jest zupełnie do niczego niepotrzebny, ponieważ nie wiem, czy większość, ale na przykład Skype na pewno obsługuje coś takiego jak push-to-talk, chociaż w nowszych wersjach też to tu zostało pochowane i tam trzeba trochę się nakombinować, ale jak ktoś chce, to znajdzie. Generalnie można po prostu sobie na telefonie zainstalować jakiś komunikator głosowy, podpiąć ten dodatkowy klawisz pod ten komunikator. I mamy push-to-talk, nie musimy nikogo się prosić, tak? Idea push-to-talk była taka, że telefon miał funkcjonować tak jak walkie-talkie, czyli po prostu mamy jeden guzik, który jak naciśniemy, to do iluś tam ludzi po prostu będziemy mówili równocześnie, bez wybierania numeru, bez żadnych takich tego typu rzeczy. Z racji tego, że usługa była i jest nadal przeznaczona dla dosyć, powiedzmy, zamkniętego grona odbiorców, taki przeciętny konsument raczej jej nie używa i raczej się z nią w ogóle nie spotyka, a wielu nawet nie wie, co to jest. Natomiast myślę, że ci, którzy wiedzą, co to jest i tego używają, to nawet mogą może w komentarzach podpowiedzieć, u których operatorów działa, ile to mniej więcej kosztuje, bo pewnie wiedzą lepiej od nas, bo po prostu korzystają, z tego są praktykami. My niestety nie używamy, bo nie mamy takiej potrzeby. No i to chyba tyle na temat PTT, NIM,
bo taka również nazwa występuje i również pod taką możecie tą funkcję spotkać. A my widzimy się przy kolejnej literce, czyli